Hej, jak jesteś nowy, to śmiało zasubskrybuj kanał. Pomoże mi się to rozwinąć. Dzięki bardzo. No i siemaneczko moi drodzy, kolejny odcinek z Gotika Jedynki, z tej strony Wodzy oczywiście. Jesteśmy już w starym obozie, ja byłem u Fiska, sprzedałem parę rzeczy, mam już całkiem pokaźną ilość bryłek rudy. Także może będziemy mogli od Diego kupić tą lepszą zbroję. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Czy ona faktycznie jest warta tyle, ile on chce. Nie. Tutaj. No ale zobaczymy. Bo teraz ta, co my mamy. Może. 30 pociski, 5 ogniem, 15, tak? 30 przed mną. Hej, ty! Czego znowu? Pora udowodnić, że jesteś marne 10. Już więcej nie powtórzę. Do zobaczenia. Trzymaj się. Pewnie masz rację. Ależ to jest upierdliwy gość, co? Nie chciał. Jeśli myśl. Pogadamy z Diego. Niektórzy. Może. To się już więcej nie pewnie masz. Za Gomeza! Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Broń 40, pociski 5, ogień 20. Dobra, bieremy. Mogę dostać taką zbroję jak twoja? A masz dość rudy? Tylko zachowaj to dla siebie. Możesz mnie czego dać. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć. To się już więcej nie powtórzy. Jeśli myślisz, że... To nie mój problem. Myślałem, że to się skończyło już na rację. Czekaj. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Pewnie masz rację. Ale mamy dużo tych punktów, wow. Nieźle. Nieźle. Dobra, pakujemy w siłę. Nie mogę cię niczego. Pakujemy w siłę. Nie mogę. Dobra, już nie mamy, okej. Okay. Jesteś teraz, umiesz teraz. Wróć, nie. Dobra. Trzymaj się. Myślałem. Jak to tam nam wygląda? Siła 80, nieźle, bardzo fajnie. Bardzo ładnie. Pogadajmy teraz z Torusem. No, dawaj. Z Torusem. Hop. Za Gomeza! Za Gomeza! Mam już dość tej papieru. Chciałeś mi coś powiedzieć? Tak. To, co pokazałeś w kopalni, świadczy nie tylko o twojej odwadze, ale również o niepospolitej sile i umiejętnościach. Chętnie bym cię widział w szeregach straży. Daję ci niepowtarzalną szansę. Co ty na to? Jasne, ja zostanę strażnikiem. Tak jak mówię, nigdy tej gry jeszcze nie przechodziłem, także pójdziemy sobie tą ścieżką. Miło mi to słyszeć, ale najpierw muszę ci powiedzieć to, co mówię wszystkim nowym rekrutom. Słuchaj uważnie, bo nie będę się powtarzał. Do tej pory żyłeś na własny rachunek, ale to się od dziś zmieni. Moi ludzie trzymają się razem. Do strażników należy dbanie o bezpieczeństwo magnatów rudy, obozu i kopalni. To się skończyło już dawno temu. Ruda wydobywana jest przez kopaczy, ale to my pilnujemy, żeby nie pożarły ich pełzacze. Pertraktacje z królem prowadzą magnaci, ale to my dbamy o ich bezpieczeństwo. Dniem i nocą strzeżemy korytarzy kopalni. Dniem i nocą pilnujemy bram obozu i pozwalamy jego mieszkańcom wieść spokojne życie. Na początku byliśmy tylko bezładną zgrają, ale staliśmy się siłą, z którą każdy musi się liczyć. Ciężko pracowaliśmy, by zasłużyć na tę reputację. Od moich ludzi oczekuję więc wyłącznie jednego – lojalności. Tylko stojąc ramię w ramię będziemy w stanie obronić to, co należy do nas. I przetrwać. Pozostałych rzeczy dowiesz się w swoim czasie. Bądź gotów do pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Nieważne, jak trudne i niebezpieczne to zadanie. Idź do Stołna i poproś go o zbroję i miecz. No kurde, ja wydałem 1200 bryłek rudy. W wewnętrznym pierścieniu. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Czekajcie, to... Ach, witamy. Czekaj. Wczytamy sobie. Bo to bez sensu, że my wyjebaliśmy 1200 bryłek rudy, wiecie o co chodzi. I pogadamy raz jeszcze z tym Torusem. I po prostu ja od Diego nie będę nic kupował. Hej, ty! Czego z... Pora, marne dzie... Trzymaj! On jest jak wrzut normalnie. Zawsze...
To się chyba nigdy nie dzieje. Zakome! Nie można polegać, obce. Możesz tak. Niektórzy tak długo jak mnie to nie dotyczy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie chciałbym tylko zachować. Nie masz racji. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Czekaj. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Nie mogę cię. Dobra. Dla pewności. Dobra, super. Jesteś. Pewnie masz. Nie, no Jezu. To nie mój problem. Dobra. Od razu. I teraz pogadamy z Torusem. Myślałem, że to się skończyło. Za go. Kiedyś tak chciałeś. Sprawy załatwiało się inaczej. Do tej. A, witamy. No i elegancko. Podobno jesteś teraz jednym z nas. Nieźle jak na kogoś, kto jest tu od niedawna. Hej. Przestań się tu kręcić. No to miły dla mnie był. No dobra, czyli teraz tego Stone'a musimy znaleźć. Do kuźni chyba, tak mi się wydaje. Dokonałeś właściwego wyboru. Spodoba ci się bycie strażnikiem. Dzięki. Mam nadzieję, że właściwego. Zobaczymy. Jest Stone, dobra. Za Gomeza. Potrzebuję zbroi. A więc Torus jednak cię przyjął, co? Gratuluję. Jeszcze jeden, któremu śpieszno przelać krew za Gomeza. A zresztą, co mnie to obchodzi? Masz, weź tę broń i miecz. Witamy w straży. No, w ogóle bez ironii się to wszystko odbyło, ale spoko. Zobaczmy, co my dostaliśmy. Mamy coś takiego. Obrażenia 32. A mój kruszpach ma obrażenia 50, więc no dzięki. Strój cienia, a tutaj jest lekka zbroja strażnika. Aha, bo ja już... Ja pierdolę za przeproszeniem. To jest to. A teraz tak, o, no dobra. Szkoda, że lekka, no ale już pal 6. Myślę, że teraz moglibyśmy wejść do... Do zamku i porozmawiać z Krukiem. Jak to tam w ogóle wygląda? Tak, powinienem skontaktować się z Krukiem. Doskonale. Doskonale. Właśnie to uczynimy. Może. Jeśli myślisz, że... Czekaj, lepiej się nic nie pakować. Lepiej się do tego nie myśleć. Tylko gdzie ten Kruk? Gdzie ten kruk się podział? Dawaj gościu, dawaj. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Zobaczymy, może jest w tym samym miejscu, w którym był. Kiedyś takie sprawy załatwiał. No. To się... W tej historii... Nie do końca jestem pewien, czy ja tak mogę sobie tutaj łazić, ale już pal 6. Zejdźmy zatem tutaj na dół. Czekaj! Chyba tędy się szło, prawda? Dokładnie. No jest... Czy to jest kruk? To jest kruk, dokładnie. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Witaj! Pomyślałem, że zdam ci raport. To dobrze. Lubię być informowany na bieżąco. Teraz bractwo potrzebuje jaj królowej pełzaczy. Przygotują z nich napój, który umożliwi im nawiązanie kontaktu ze śniącym. Mam te jaja przy sobie. Dobrze się spisałeś. Okej. To tyle? O, nawet bieżących misji nie mam. Zobaczmy, czy możemy jeszcze z nim pogadać. Witaj! To nie było zbyt mocne. Jak idzie handel rudą, no dobra. Zapiszemy sobie grę. Zagadamy do Gomeza. Przed zagadaniem do Gomeza wolę jednak zapisać tą grę. A, no to fajnie, pogadali. No to pozaczepiajmy sobie tutaj ludzi jeszcze. Wszystko w porządku.
musisz uważać na to, co mówisz. Kim jesteś? Jestem Arto. Czym się tutaj zajmujesz? Jestem strażnikiem Gomeza. Nie lubisz dużo gadać, co? Nie. Kiedyś takie sprawy załatwiłem. Okej. Okay. Może blizna będzie bardziej wygadany. Kim jesteś? Mówią na mnie blizna. Czym się zajmujesz? Ja i Arto zapewniamy Gomezowi spokój przed nieproszonymi gośćmi. Oprócz tego, do moich obowiązków należy poskramianie co zadziorniejszych kobiet. W dzisiejszych czasach nikim nie można polegać. Kiedy mnie tu zrzucano, widziałem kobietę opuszczaną na dół wraz z ładunkiem. I co z tego? Jest tutaj? Słuchaj, jeśli wiążesz z nią jakieś nadzieje, dam ci dobrą radę. Zapomnij o niej. Dopiero co ją dostarczono i Gomez kazał ją zamknąć w swojej komnacie. Jak już mu się znudzi, może przyśle ją tu, na dół. Ale póki co, ona należy do niego, więc lepiej nie zawracaj sobie nią głowy. Co możesz mi powiedzieć o Gomezie? To najpotężniejszy człowiek w całej kolonii. To ci powinno wystarczyć. Dostaje wszystko, czego zapragnie, choć tak naprawdę zależy mu tylko na władzy. Okej. Mogę przejść. A ja bym spróbował odbić tą zakładniczkę. Ciekawe, gdzie jest ta komnata Gomeza. Ciekawe, czy my możemy z nim pogadać na ten temat w ogóle. Dziadu. Widzę. Dawaj laskę. Kurde, nie możemy. Dobra, trudno. To inaczej to rozwiążemy. Zaraz sobie znajdę jego komnatę. Ciekaw jestem. Dobra, tutaj jest... Aha, okej. Okay. Tutaj tutaj bankowo niczego nie ma, prawda? Nie ma żadnego wejścia nigdzie. Nie ma. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. To czas nam chyba się udać na górę. Tutaj są jedne drzwi. To są pewnie drzwi do komnaty Gomeza. No a jak żeby inaczej? Tak mi się wydaje przynajmniej. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. No, takie łóżko jak dla Gomeza, co nie? Ta, to na bank jest jego komnata. Ciekawe, co mi zrobią, jakbym się tu kimnął. A nie mogę nawet. A, dobra. Dziw, że oni nic nie zareagowali, że ja tak sobie tutaj wszedłem. Do komnaty ich wodza, ale spoko. Pomyszkujemy sobie trochę. A, dobra. Tu jest zamknięte, to mi się nie chce z tym bawić. I... szpadłem na dół. No nie jest, może się prześpimy po prostu. Może. Myślałem, że to się skończy. Zabiją mnie? Lepiej się w nic nie pakować. Ludzie zawsze gadają. Myślałem, że mnie zabiją, ale jednak nie. A bo to Torus. Za Gomez! Za Gomeza. A czego on mnie może nauczyć? Właśnie ciekaw jestem. Możesz mnie czekać. Mogę ci pomóc w rozwinięciu. A, zręczność i siła, czyli tak samo jak Diego. Dobra. Czyli co tak naprawdę, moi drodzy, zostaje nam? To, żeby udać się tam do bractwa. To się chyba nigdy nie i. Czekaj. Nie powi. I tyle, prawda? Myślałem, że to się skończy. I tyle. Także udamy się do bractwa, zobaczymy, co tam się dzieje. A, bo mieliśmy się wieczorem tam udać. Cholera. Dobra, może gdzieś się tutaj zdrzemnę. Od razu wiedziałem, że czy ja zapisywałem? A, zapiszę jeszcze raz. Czekaj! Lepiej się w nic nie pakować. Nie chciał. Mam już. Dobra, jest wieczór i będziemy się udawać do bractwa. Nie powinien. Zawsze. To się chyba. Lepiej się do tego. Ale nie przez tą bramę, oczywiście. Chyba... Dobra, słuchajcie, ja będę tam sobie zmierzał. Może. No i widzimy się na miejscu zaraz. Dobra, moi drodzy, jesteśmy. Jak widać, coś się tutaj chyba dzieje.
Śniący przyzywany jest. Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę. Bo jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność. A my jesteśmy jego wybranym ludem. Przebudź się, o śniący! Co się stało? Tak, mistrzu. Co się stało? Czyś ujrzał drogę do wolności? Właśnie! Miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Cisza! To oczywiste, że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orków. Śniący wskazał nam miejsce. Musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini orków. Tam zaczniemy poszukiwania. Niech śniący będzie z nami! Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Nowicjusze, niech znoszą modły w naszej intencji. No i moi drodzy, tym samym dotarliśmy do, zapiszemy sobie oczywiście, dotarliśmy do rozdziału trzeciego. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń cmentarzyskiem orków. Nasz guru Baal Lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą Straży Świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona jaśnie oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę, udaj się na cmentarzysko orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. Natychmiast ruszę w drogę. Zanim pójdziesz, weź ten pierścień. Niech cię chroni w walce. Gdzie jest to cmentarzysko orków? Niedaleko stąd. Nowicjusz Talas wskaże ci drogę. Znajdziesz go na świątynnym dziedzińcu. Lepiej się do tego on nie mieszać. On będzie twoim przewodnikiem. Dobra, czyli moi drodzy, co to za pierścień tak w ogóle? Pewnie masz rację. Pierścień drewnianej skóry, ochrona przed pociskami 5, ochrona bonus do siły 5, a tutaj jest bonus do zręczności. No kurczę, trzech rąk nie mam, także nie mogę sobie założyć tylu pierścieni. No i co, zapisujemy, będziemy się tam udawać w następnym odcinku. W tym się żegnamy, pamiętajcie o lajku, subskrypcji. Kliknijcie w dzwoneczek, jak jeszcze tego nie robicie. Skomentujcie, jak wam się podobało i do zobaczenia. Yo!